Szanowni Państwo, wchodząc w te mury, przypomniałem sobie swoją rozmowę właśnie z zarządem tutaj osiedla, z panią przewodniczącą rok temu, że w tym roku właśnie do tego dojdzie, do tego otwarcia. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z wami. Jak bardzo jest potrzebna taka świetlica, to widać po tym, jakie jest wypełnienie tej sali, a nawet można powiedzieć, że brakuje miejsc. I dlatego tym bardziej się cieszę, że udało się przez ten rok doprowadzić do tego remontu, właściwie takiej pełnej modernizacji tego budynku, który przecież pamiętamy, że troszeczkę już ruina straszył tutaj. Duży nakład pracy wielu, wielu osób, za co bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to miejsce będzie służyło Państwu jako miejsce takiej integracji międzypokoleniowej, bo to nie jest tylko dedykowane dla osób najmłodszych czy najstarszych, ale właśnie dla całych rodzin, dla całych pokoleń, żeby tutaj przychodził dziadek z wnuczką i babcia z dziadkiem, tak? Także żeby był ten czas na tą chwilę relaksu, rozmowy, kontaktu z drugą osobą, żeby można było gdzieś się spotkać. Tutaj będzie takie właśnie miejsce, gdzie będzie się mogło też spotykać zarząd osiedla. Bardzo się z tego cieszę, że taki budynek się tutaj pojawił. Będą prowadzone różnego rodzaju zajęcia, animacje. Jest możliwość kontaktu z kulturą. Mamy tutaj właśnie już pierwszą wystawę pani Grudek. Bardzo się cieszę, że jest tutaj też z nami właśnie młoda artystka, która też pokazuje swoje uzdolnienia, swoje możliwości. A też dla podkreślenia rangi, jaką ma takie ważne dla nas, chociaż nie największe osiedle w mieście. Cieszę się bardzo z tego, że zarówno pan poseł Edward Siarka, jak i pan poseł Patryk Wicher są tutaj z nami, bo to tylko świadczy o sile naszego osiedla, o sile Nowego Sącza. Tak, nie powierzchnia się liczy, tylko mieszkańcy. Pan poseł przyjechał aż z Rabki dzisiaj na zaproszenie, także bardzo się cieszę, że jest z nami. Rozmawialiśmy też o innych inicjatywach społecznych, które będziemy razem rozwijać. Dziękuję za to wsparcie dla miasta, dla prezydenta i dla tych wszystkich inicjatyw. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi za to, że dzisiaj tutaj mogę być. To jest ważna inicjatywa, myślę, że dla Państwa, bo sam mam doświadczenie takie samorządowe, zanim zostałem posłem, to pełniłem funkcję wójta w Rabie Wyżnej. I wiem, jak ważne są takie miejsca, gdzie rzeczywiście ludzie mogą się spotkać i tworzyć coś, co nazywamy wspólnotą, wspólnotą, gdzie różne środowiska mogą ze sobą porozmawiać, bawić się, rozwijać swoje umiejętności. Wszystkiego dobrego. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Oh,